wszystkich Państwa na konferencji noworocznej podsumowującej realizację zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych gminy Lubawa w 2014 roku. Na początku zapraszam Państwa na krótką część artystyczną w wykonaniu Jagody Dymczak, mieszkanki Szczepankowa, uczennicy pierwszej klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Prądnicy. Cieszymy się, że Państwo przybyli do nas, dlatego pozwólcie, że w szczególności przywitam Pana Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, do niedawna naszego sąsiada tutaj z Zamiedzy, Pana Marka Gustawa Brzezina. Witam bardzo serdecznie starostę powiatu jaskiego, Pana Marka Polańskiego. Witam bardzo serdecznie wicestarostę powiatu jaskiego, pana Stanisława Kastrą. Witam starostę powiatu nowomiejskiego, pana Zbigniewa Ziejewskiego. Witam radną sejmiku województwa, panią Bernadettę Hordej. Kolegów wójtów i burmistrzów, wójta gminy Iława, pana Krzysztofa Harmacińskiego. Wójta Grodziczna, pana Tomasza Szczepańskiego. Wójta gminy Nowe Miasto Lubaskie, pana Tomasza Waruszewskiego. Wójta gminy Rybno, Tomasza Węgrzynowskiego. Witam burmistrza miasta Lubawa, pana Macieja Radkę. Witam burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego, pana Józefa Blanka. Witam burmistrza Kisielic, pana Rafała Ryszczuka. Witam radnych gminy Lubawa. Witam najważniejszych ludzi u nas na gminie, sołtysów gminy Lubawa. Witam komendanta policji powiatowej, pana Krzysztofa Konerta. Witam komendanta komisariatu policji w Lubawie, pana Artura Sybilewskiego. Witam zastępcę komendanta powiatowej straży pożarnej, pana Krzysztofa Tomanka. Komendanta gminnego Krzysztofa Rutkowskiego oraz prezesów ochotniczych straży pożarnej gminy Lubawa.
Witam przewodniczącego zarządu Czyste Środowisko, pana Jana Leonowicza. Witam księży dekanatu lubaskiego, księdza dziekana Marcina Staniszewskiego. Księdza proboszcza parafii Kazanice Szczepana Modliborskiego. Księdza proboszcza parafii Sampława Stanisława Guzowskiego. Księdza Jerzego Hirsza, to niedawno też proboszcza parafii Kazanice. Witamy. Witamy księdza, też do niedawna parafii Sampława, Tadeusza Wilamowskiego. Witam bardzo serdecznie właścicieli, przedstawicieli firm. Dyrektorów szkół na gminie Lubawa. Jednostek podległych gminie, również dyrektorów i kierowników. I również, proszę Państwa, wszystkich tutaj obecnych. Ja przepraszam, jeżeli kogoś może przeoczyłem, tym bardziej serdecznie wszystkich tutaj witamy. A teraz zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu podsumowującego działalność gminy Lubawa. Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Samorządowcy, czcigodni księża, szanowni państwo. Bardzo miło jest oglądać taką analizę mijającego roku i z doświadczenia wiem, że w naszych samorządach w województwie warmińsko-mazurskim, a w gminie Lubawa wyraźnie to dzisiaj widzieliśmy, bardzo dobrze się dzieje. Za przyczyną praktycznie inwestowania nie tylko w infrastrukturę, ale również w całe społeczeństwo, bo w każdej sferze widać było rękę samorządu i zaangażowanie dużych środków, dużych pieniędzy. Miło jest też stwierdzić fakt, że wykorzystywane są środki unijne, bo to my jako samorząd województwa jesteśmy odpowiedzialni za ich dobre wykorzystanie, dystrybucję, natomiast bez partnerów, bez beneficjentów na pewno nie osiągnęlibyśmy należytego sukcesu w tym zakresie. I gmina Lubawa doskonale sobie radzi, jak widać, korzysta z tych pieniędzy w różnej sferze, a ostatnio bardzo, bardzo wyraźnie uzbraja teren w ważną kwestię, jaką jest kanalizacja miejscowości gminnych. Na uwagę też zasługuje fakt, że praktycznie w gminie Lubawa nie ma bezrobocia. Bo z tego, co się orientuje, w granicach 3, może 5%, to stwierdzić należy, że jest to wybitnie pożądany stan w każdej części województwa, a jednak wszędzie tak nie jest. I w tym regionie bardzo rolniczym, bardzo tradycyjnym, bardzo szczycącym się z gospodarności i pracowitości jej mieszkańców, bardzo mocno odbudowała się sfera gospodarcza. Ludzie inwestują, zakładają firmy, dają miejsca pracy, płacą podatki i to wszystko bardzo dobrze skutkuje na rozwój samorządu, na pomyślność mieszkańców gminy. Panu wójtowi, radnym, całemu społeczeństwu wszelkiej pomyślności osobistej, dużo zdrowia, no i przede wszystkim spełnienia oczekiwań społecznych, dobrej współpracy, rzetelnej realizacji wszystkich zamierzonych celów, planów. Myślę, że wspólnie, razem jesteście Państwo w stanie osiągnąć sukces. Prosimy teraz o zabranie głosu pana starostę powiatu jawskiego, pana Marka Polańskiego. Pani radna, szanowni państwo, panie wójcie. Ziemia i łaska, a właściwie będę powiedzieć może święta ziemia lubawska, jest bardzo ważnym elementem naszego powiatu. A dla mnie jest szczególna, bo czuję do niej wielki sentyment, bo tu się urodziłem, niedaleko w Sampławie.
Tam skończyłem szkołę podstawową. Do liceum lubawskiego chodziłem aż do matury. Potem studia, więc to się troszeczkę rozeszło, przeprowadziłem się do Iławy, ale ten sentyment na ziemi lubawskiej pozostał. To, co widzieliśmy na filmie, na prezentacji, te wspólne inwestycje z powiatem, ja Pani Wójcie mam nadzieję, że to nie koniec, że wola jest obydwu stron, bo na pewno jest, z mojej strony jak najbardziej, tym bardziej, że z tą ziemią jestem związany. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się dobrze układała przy pomocy Pana Marszałka, Pani Radnej, sąsiadów, bo może być i tak, że będziemy w większym zakresie teraz musieli szerzej to wszystko robić. Nie tylko powiat, nie tylko gmina, ale może i miasto i sąsiednie powiaty, bo to sieciowanie będzie lepiej punktowane, także musimy wszyscy wspólnie z sobą rozmawiać i starać się o wspólne inwestycje. Gratuluję tego sukcesu i liczę na kolejne sukcesy i żeby parafrazując słowa Pana Marszałka, nie tym razem powiem nie Urząd Marszałkowski, ale Powiat Iławski będzie miał sukces, jeżeli gmina będzie miała sukces. Wyjął mi z usta Pan Marszałek. Dziękuję. Prosimy o zabranie głosu księdza dziekana Marcina Staniszewskiego. Marszałku, Panie Wójcie, wszyscy przedstawiciele różnych szczebli władz samorządowych. Najpierw chciałbym w imieniu obecnych i nieobecnych księży i duszpasterzy i sióstr gminy żyjących i służących na gminie Lubawa serdecznie podziękować za takie wzorcowe i przyjazne działanie, które ma jeden cel. Bo i samorządowcy, i duchowni, i zakony przecież służą społeczeństwu. To jest podstawa naszego działania i naszego bycia, służba. I w tej służbie mieszkańcom gminy Lubawa, ziemi lubawskiej, idziemy w jednym kierunku, idziemy razem w zgodzie i też we współpracy. Także za wszelką pomoc i życzliwość okazywaną parafią czy siostrą Szarytką składamy serdeczne podziękowania. A to wszystko też i dokonuje się, ta zgoda i ta współpraca i ta życzliwość dzięki przemożnemu orędownictwu i stawiennictwu tej, która tutaj króluje, Matce Bożej Lipskiej. Tak jak mówili moi poprzednicy tutaj przy mikrofonie, przedmówcy, bardzo miło się oglądało to wszystko, co zostało nam dzisiaj zaprezentowane i przedstawione. I to wszystko, co było, dokonało się na płaszczyźnie gospodarczej i na płaszczyźnie kulturalnej, bo te dwa działy zostały przedstawione, czy ekologia, czy pożarnictwo, straż pożarna, która się rozwija, czy tutaj właśnie na swojej płaszczyźnie kulturalnej pomoc ośrodkom kulturalnym, szkolnictwu na terenie gminy, czy ta polityka społeczna, to wszystko jest imponujące i właśnie wchodzi w ten zakres służby naszej. Drogi gospodarzu, Panie Marszałku, drodzy koledzy samorządowcy, czcigodni księża, w imieniu powiatu mołowieckiego chciałbym powiedzieć tak, że współpraca między gminą Lubawą a powiatem ognińskim jest, to było widać, udokumentowane. Mam nadzieję, że ona się będzie dalej kształtowała. Tym bardziej, jak moi przedmówcy mówią, że wszyscy mają te korzenie w tej gminie, poczynając od Józka Blanka i pewnie tak w całym pierwszym rządzie, każdy ma to rodzinę. Ja powiem tak, który wsiądnął korzeniami, tata pochodzi z Tuszewa. Nic dodać, nic ująć. Także tylko miłej współpracy. Zazdroszczę Wam tego niskiego bezrobocia, ale my stawiamy, i cel nadrzędny jest w tym roku, że stawiamy na oświatę, szkolnictwo zawodowe i robimy dwie potężne konferencje, że chcemy jak najbardziej bezrobocie w powiecie nowomiejskim ograniczyć. Mam nadzieję, że tutaj, na tej niwie, w ciągu najbliższego roku będziemy mieli znaczne poprawy tym, że stawiamy na edukację.
robimy szkolenia, dajemy pieniądze na przeklasyfikowanie się nauczycieli z zawodów, bo to, że powstanie szkoła, też jest odpowiedni i potrzebni nauczyciele. Stawiamy w tym roku na szkolnictwo zawodowe. I robimy wspólnie z wójtem urzędnika potężne dwie konferencje, będą kuratorzy i będziemy mówili o zmianach zawodów. Która to występowała, naprawdę wspaniały głos. Panie wójcie, należy ją zagospodarować i to na pewno nie będzie osoba bezrobotna, bo ten głos dzisiaj na tej sali, artystka wielkiej klasy, mam nadzieję, że w przyszłości będziemy nie tylko takie koncepty wyglądać, jak to dzisiaj, ale zrobiła naprawdę kawał dobrej, potężny, piękny występ artystyczny. Barwa, skala głosu naprawdę ogromna. Mam nadzieję, że ona zostanie zagospodarowana tutaj przez Państwa. Nie wszyscy tak podchodzili gospodarze, jak wy to robicie, i chylę czoła przed wójtem, że właśnie kultura to jest to, co łączy ludzi. TKGW to łączy ludzi i tego nam potrzeba w tym roku 2015. Jak połączymy samorządy, starosta mówi o sieci, o mapowaniu, że my jesteśmy skazani na siebie. To, co powiedział pan marszałek, że jego wspólna inicjatywa, łączenie się samorządów, a szczególnie tych samorządów, które graniczą z sobą, my otwieramy wolę współdziałania ze starostwem iławskim, łączymy się z gminami na tyle i te projekty, które będą wymagały wsparcia, wspólnego działania, jesteśmy otwarci i będziemy współpracować. Bo taka jest wola. Ludzie nas wybrali na 4 lata i chcielibyśmy coś po sobie pozostawić. A pozostawienie to są te obiekty, te drogi. To wszystko, co się szumnie mówi, inwestycjami, infrastrukturą. Dziękuję panie starosto. A teraz o podsumowanie części oficjalnej prosimy pana wójta Tomasza Wertowskiego. Mnie to cieszy, bo staramy się wspólnie z Radą i tu całą społecznością, bo i z stowarzyszeniami, i strażami, i z innymi instytucjami, jakby działać, jak Państwo wiedzą, widzieli tutaj w filmie w różnych kierunkach, nie tylko inwestycje, ale również i tak szeroko rozumiane w tej chwili działania w kapitał ludzki, czyli te wszystkie działania. I staramy się jakby nie zostawiać żadnej grupy społecznej, tylko jak Państwo widzą od tego przedszkola, którym uczy się prawie 260 dzieci w 13 oddziałach przedszkolnych, do seniorów, tu poprzez LZS-y, poprzez inne stowarzyszenia, staramy się jakby zaproponować coś ze swej strony społeczności i cieszy nas to, że społeczność chętnie z tego korzysta i myślę, że to jest jakby dobry kierunek. No jak Państwo widzą, cieszy nas to, że mamy bardzo niskie bezrobocie, jedno z najniższych tutaj miasto i gmina Lubawa w województwie, a jeszcze bardziej cieszy nas to, że te miejsca pracy powstają u nas na terenie gminy Lubawa, co jest niezmiernie istotne, bo jak tutaj marszałek mówił, gmina Lubawa była zawsze jakby ceniona i znana z tego, że jest to teren typowo rolniczy, tu jest, są dobrzy rolnicy, dobrzy hodowcy, zwłaszcza tutaj w hodowli trzody chlewnej 30-40% produkcji krajowej to jest tutaj na terenie gminy. No nieszczęśliwie teraz, bo wiadomo, że mamy nieciekawą sytuację. A tym bardziej nas cieszy to, że się tutaj przemysł rozwija, proszę Państwa, my szacujemy, bo to są szacunki, ale w ostatnich 5 latach powstało około 1000 miejsc pracy nowych na terenie tutaj gminy Lubawa, co jest niezmiernie ważne, jeżeli chodzi o patrzenie w przyszłość, bo jak Państwo wiedzą, do tego, żeby działać i pewne rzeczy robić, to są potrzebne pieniądze i cieszy nas to, że coraz większe dochody mamy tutaj z podatku z działalności gospodarczej, dlatego wielkie brawa tutaj proszę dla naszych przedsiębiorców. Poważniejszych zawirowań czy niepokojących rzeczy, to jesteśmy tutaj w stanie bardzo równo, dynamicznie, coraz szybciej się rozwijać. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa tu ze strony pana marszałka, starostów. Jesteśmy zadowoleni współpracy, będziemy dalej współpracować. Tutaj zobowiązujemy się do współpracy dla dobra naszych mieszkańców, także myślę, że będziemy wspólnie realizować i rozwiązywać te najważniejsze dla nas problemy na terenie gminy Lubawa. Dziękuję bardzo.
Na zakończenie części oficjalnej chciałbym Państwa zaprosić na krótki występ finalistek wojewódzkiego finału Śpiewajmy Poezję, Patrycji Banackiej oraz Natalii Ziółkowskiej, uczennic klasy trzeciej gimnazjum w Kazanicach. Muzykują w szkole pod opieką pana Andrzeja Chłaszczyńskiego, dyrektora szkoły, i w ich wykonaniu usłyszymy dwa utwory: A Night Like This z repertuaru Carlo Emerald oraz utwór Byle Było Tak z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Serdecznie zapraszamy. Wielkie brawa, chociaż mieli Państwo tutaj przy tej okazji występu utrudnione zadanie, bo dziękujemy bardzo za występ. I proszę Państwa, kończymy tą część oficjalną, także pozwolę sobie na ten początek 2015 roku złożyć życzenia, żeby tutaj wszystkim Państwu tutaj obecnym, jak i naszej gminie, nie zabrakło szczęścia i pomyślności, i żeby nie było gorzej jak jest, to już myślę, że będzie dobrze. Także proszę Państwa, wszystkiego dobrego na 2015 rok.